To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Spory handlowe pomiędzy Chinami a Europą były tematem spotkania prezydentów Xi Jinpinga i Emmanuela Macron oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Pałacu Elizejskim. Unia Europejska prowadzi śledztwo w sprawie subsydiów rządowych dla chińskich producentów samochodów elektrycznych. Po spotkaniu Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa nie będzie się wahać, by chronić swój rynek. Z kolei Chiny prowadzą własne śledztwo o podobnym charakterze wobec francuskich producentów koniaku, które jest postrzegane jako odwet. Francja opowiada się jednak za twardą polityką gospodarczą wobec Chin. Według źródeł agencji Reutera obawia się natomiast postawy Niemiec. Berlin może nie chcieć ostrego starcia z Pekinem ze względu na lukratywny eksport do Chin samochodów takich producentów jak Mercedes-Benz i BMW. Francja, która przez wiele lat była jedną z głównych orędowniczek, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą pomiędzy Unią Europejską a Chinami, w ciągu ostatniego roku stała się bardzo dużym krytykiem tych relacji, głównie z uwagi na to, że Chiny są postrzegane obecnie jako zagrożenie dla przemysłu motoryzacyjnego francuskiego. Szczególnie tu mówimy oczywiście o zalewie chińskich aut elektrycznych. Więc mniej więcej od roku widzimy, że Paryż próbuje przeforsować na forum unijnym nałożenie na Chiny ceł antydumpingowych w tej branży, a także Xi Jinping chce utrzymać obecne relacje gospodarcze na takim poziomie, jakim są. A poprzedni rok nie był jednak dobrym zwiastunem. To znaczy w 2023 roku eksport chiński do Europy spadł około 100 miliardów euro. Mówi dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo tarć prezydent Francji liczy na to, że Chiny otworzą swój rynek na francuskie produkty rolne, będą zamawiać samoloty u francuskiego Airbusa i osłabią wsparcie dla Rosji. Xi Jinping odwiedził Europę pierwszy raz od 5 lat. W planach ma jeszcze wizyty w Serbii i na Węgrzech. Xi Jinping w Serbii weźmie udział w obchodach 25-lecia zbombardowania ambasady chińskiej w stolicy Serbii, w Belgradzie. To zbombardowanie miało miejsce podczas interwencji NATO w Kosowie i do dzisiaj Chiny mają bardzo za złe sojuszowi północnoatlantyckiemu, że doszło do takiej sytuacji. Amerykanie oczywiście podkreślają, że to był przypadek, ale dla Chin jest to jeden z takich przykładów na to, że państwa zachodnie, nawet gdy starają się współpracować w miarę pozytywnie z Chinami, to nawet wtedy państwa zachodnie starają się w jakiś sposób pokazać Chinom ich miejsce w szeregu. Dodaje dr Adrian Brona. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.